Dzień dobry, szczęść Boże. Pozdrawiam Was życzeniem i pozdrowieniem apostolskim wyjętym z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 13 rozdziału i 13 wiersza, a te słowa stanowią hasło biblijne dzisiejszej niedzieli rozpoczynającego się dzisiaj tygodnia. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Niedziela dzisiejsza jest szczególna. Kościół rzymskokatolicki i kościoły ewangelickie obchodzą dzisiaj święto Trójcy Świętej. Święto, które jest jak gdyby zwieńczeniem i podsumowaniem tej części roku kościelnego, w której przeżywaliśmy szczególne święta dotyczące naszego zbawienia. Przede wszystkim Boże Narodzenie, przyjście Zbawiciela na świat, święto Epifanii, czyli objawienia Pańskiego poganom, wszystkim ludziom, Wielki Piątek, Wielki Dzień Pojednania, ubłagania za nasze grzechy, czyli śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, Zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią, w niebo wstąpienie, uwielbienie Jezusa, Jego powrót do Ojca z obietnicą, że idzie przygotować nam miejsce. I wreszcie tydzień temu obchodziliśmy święta zesłania Ducha Świętego. Święta, które sprawia, że istnieje Kościół chrześcijański na ziemi, Kościół powszechny. Została wypełniona obietnica dana uczniom przez Pana Jezusa, że pośle Pocieszyciela, który wprowadzi we wszelką prawdę. Święto Trójcy Świętej, które dzisiaj obchodzimy, może stać się pokusą dla teologa, aby wykazać się znajomością teologii, dogmatyki, wygłosić, przygotować rozważanie na ten jakże bardzo ważny temat. Temat dotyczący jednego z najważniejszych artykułów naszej wiary. Kościół ewangelicki uznaje dwa dogmaty, właśnie dogmat trynitarny o Trójcy Świętej i dogmat o boskości i człowieczeństwie Pana Jezusa. Marcin Luther rozpoczął swoje kazanie na święto Trójcy Świętej od stwierdzenia, że wiele by wykładać o dzisiejszym święcie, bo istnieje też istotna potrzeba, by o nim mówić. Chodzi bowiem o najważniejszy artykuł naszej wiary, bowiem my, chrześcijanie, jak żaden inny lud na ziemi, wierzymy w Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I nauka o Trójcy Świętej wyraźnie oddziela chrześcijaństwo od innych religii monoteistycznych, przede wszystkim judaizmu i islamu, które to są religiami unitarnymi, a chrześcijaństwo trynitarne. Dlatego judaizm i islam często robią zarzut chrześcijaństwu, że w swoim sposobie myślenia i wyznawiania wiary brak mu czystej idei monoteistycznej. Rzeczywiście nauka o trzech osobach bożych, jeśli ujmuje się ją powierzchownie i bez uwzględnienia charakteru tajemnicy, może stać się prawdą absurdalną albo wzbudzać dziwne wyobrażenia. Próbując zgłębić chrześcijańską naukę o Bogu, trzeba za Lutrem pamiętać, i ja tak uważam, że ten dogmat został niewymyślony przez ludzi, ani nie przyszedł nikomu z ludzi do głowy, ale został objawiony przez Boga w Jego Słowie. I do Bożego Słowa, do Biblii zawsze sięga reformator. I w Biblii znajdziemy wiele określeń trynitarnych. Jedno z tych określeń brzmi właśnie dzisiaj. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. Tym pozdrowieniem i życzeniem apostoł Paweł kończy drugi list do Koryntian, ale wielokrotnie używa właśnie takiego zwrotu, takiego określenia. Jest to życzenie. I to życzenie w dniu dzisiejszym
chciałbym skierować do wszystkich matek, bo to jest drugi powód dzisiejszego świętowania. Dzień Matki. Obchodzimy różne, nieraz dziwne święta. Ale myślę, że jeżeli możemy te różne, inne, dziwne święta kwestionować, ich obchodzenie, ich pochodzenie, to nikt nie zakwestionuje obchodzenia i świętowania Dnia Matki. To okazja do uświadomienia sobie, jak bardzo zostaliśmy obdarowani przez Boga, że zostaliśmy otoczeni matczyną miłością, łaskawą i zawsze bliską nam Matką. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. Tego życzymy sobie i wszystkim matkom. Wierzymy, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, że łaska i dobroć Pana nas nieustannie otacza i dotyka. Apostoł Paweł napisał: znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyśmy ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Życzę Bożej miłości, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg jest miłością. Zanim myśmy Go poznali i umiłowali, On nas umiłował miłością odwieczną. Miłość Boża przewyższa nawet miłość Matki, jak czytamy o tym w Biblii. Dlatego tej miłości matczynej i Bożej życzę wszystkim. I wreszcie życzę wspólnoty, społeczności Ducha Świętego. Tej wspólnoty, społeczności z Matką, wspólnoty, społeczności z rodziną, wspólnoty i społeczności w Kościele. Duch Święty prowadzi do pojednania, Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę, Duch Święty sprawia, że wierzymy między innymi i w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. Ale Duch Święty też odnawia nas nieustannie i daje nadzieję. Takiego odnawiania i nadziei na każdy dzień życzę wszystkim matkom i życzę Wam wszystkim. Czyli łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. Z Bogiem zostańcie.